Główny bohater siódmego wtajemniczenia, Gustaw Cykosz, zwany również Gustkiem, Gustlikiem, Cykiem lub Bysiem, jest outsiderem, który ma w zwyczaju uciekać w świat fantazji przed szarą, smutną i czasami brutalną rzeczywistością. Szczególnie lubi wyobrażać sobie, że jest astronautą, badającym przestrzeń kosmiczną pod okiem starszego, bardziej doświadczonego astronauty, którego nazywa komandorem. W pierwszej scenie książki Gustaw odpływa w tę fantazję w trakcie lekcji, co jest zresztą pośrednią przyczyną tarapatów, w które się pakuje. Pod koniec książki Gustaw osiąga w końcu tytułowe siódme wtajemniczenie i nagle cała jego dotychczasowa wizja otaczającego go świata wali się w gruzy. Chłopiec w ramach próby obrony przed tą druzgocącą prawdą próbuje przywołać bezpieczną, kojącą fantazję o kosmicznych wojażach, o badaniu bezkresnej pustki, pełnej cudowności i tajemnic. Po raz pierwszy w życiu nie udaje mu się to. Komandor nie odpowiada na wezwanie Gustawa. Chłopiec jest sam i sam musi zmierzyć się z czystą, nagą i przerażającą rzeczywistością. Bo po poznaniu siódmego wtajemniczenia nie ma już drogi odwrotu. Po prostu przestałeś być szczeniakiem, mówi mu kulawy Lolo. Za to się płaci. W połowie 2021 roku zakochałem się w Disco Elysium, fabularnej grze przygodowej opowiadającej o cierpiącym na zanik pamięci milicjancie prowadzącym śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa. Gra jest absolutnie doskonała, poświęciłem jej oddzielny wideoesej, który trwa godzinę i do dziś nie mam pojęcia, jak udało mi się zmontować taką kobyłę. Zachęcam do rzucenia okiem, ostrzegam jednak, że esej z czasem staje się mocno spoilerowy i przed jego obejrzeniem warto samodzielnie zapoznać się z grą. Na szczęście w chwili, w której nagrywam ten materiał, zapowiedziano już spolszczenie, więc tym bardziej zachęcam do zagrania. Warto to zrobić nawet jeśli nie macie w planach oglądać mojego wideo eseju, bo Disco Elysium to jeden z tych tekstów kultury, o których będzie się mówić i pisać jeszcze przez długie lata. Nie o tym jednak jest ten materiał. Widzicie, w trakcie rozgrywki w Disco Elysium bardzo długo towarzyszyło mi przeświadczenie, że gdzieś już to widziałem. Nie samą fabułę, ta jest bowiem naprawdę oryginalna i unikalna sama w sobie. Nie, chodziło mi bardziej o tę niezwykłą kombinację humoru i melancholii, intrygi i komentarza społecznego, smutku i nadziei, fantazji i rzeczywistości. Bardzo długo nie byłem w stanie zrozumieć, z czym konkretnie aż tak mocno kojarzy mi się ta gra, aż w końcu przypomniałem sobie o siódmym wtajemniczeniu. I wtedy wszystko nabrało sensu. No dobrze, cofnijmy się o krok. Siódme wtajemniczenie jest ważne. Dla mnie osobiście oraz, ośmielę się stwierdzić, dla całej polskiej literatury młodzieżowej. Może nawet dla całej polskiej literatury w ogóle. Nie jest to najsłynniejsza powieść Edmunda Niziurskiego, ale prawdopodobnie jest najważniejsza. Właściwie to dobrze, że, o ile mi wiadomo, nigdy nie trafiła na listę lektur obowiązkowych, jak choćby Sposób na Alcybiadesa. Nie ma gorszej krzywdy, jaką można wyrządzić książce, niż wciągnięcie jej na listę lektur. Z drugiej jednak strony nie mogę oprzeć się wrażeniu, że siódme wtajemniczenie jest trochę ukrytym klejnotem. Ludzie, którzy przeczytali tę książkę, zwykle mają o niej bardzo entuzjastyczną opinię. Krzysztof Warga i wywiadujący go w magazynie książki Jacek Szubrycht już na samym początku rozmowy z 2019 roku wychwalają ją pod niebiosa,
Ale generalnie to raczej niszowy klasyk niż coś, co odruchowo przychodzi ludziom na myśl, gdy myślą o Edmundzie Niziurskim, czy szerzej o polskiej literaturze młodzieżowej w ogóle. Ja, jak nie trudno się pewnie domyślić, absolutnie uwielbiam Siódme Wtajemniczenie i cały ten wideo esej będzie jednym wielkim, długim listem miłosnym do tej książki. Dlatego już teraz zachęcam do zapoznania się z tą powieścią samodzielnie. Jest zabawna, wzruszająca, momentami straszna i pod sam koniec bardzo, ale to bardzo bolesna. Ale w ten pozytywny sposób, gdy po zakończeniu lektury wychodzi się na balkon zapalić papierosa i przewietrzyć umysł. Albo bierze się długi, chłodny prysznic. Rozumiecie, o czym mówię, prawda? Zanim jednak weźmiemy się za Siódme Wtajemniczenie, porozmawiajmy najpierw o samym Niziurskim. Konkretnie o jego twórczości jako takiej. Dość szeroko poruszałem już ten temat w moim wideo eseju o sposobie na Alcybiadesa, dlatego teraz skupmy się może na tym, w jaki sposób Niziurski kreuje w swoich powieściach i opowiadaniach przestrzeń narracyjną. Czyli miejsca, w których toczy się akcja oraz postacie, ich role oraz relacje. W tym kontekście jest to o tyle istotne, że w Siódmym Wtajemniczeniu jest to jednym z fundamentów całej opowieści, dlatego warto rozumieć, jak zwykle robi to ten autor. Większość twórczości Edmunda Niziurskiego obraca się wokół szkoły, uczniowskich relacji i antagonizmów. Główni bohaterowie są zwykle w mniejszym lub większym stopniu wyrzutkami, najczęściej nowymi uczniami, którzy początkowo nie są w stanie jeszcze rozeznać się w lokalnym mikroklimacie i przez to ładują się w kłopoty, zrażają do siebie rówieśników albo popełniają jakieś faux pas, które rzutuje na to, jak są postrzegani przez otoczenie. Zwykle w tle toczą się jakieś konflikty między uczniami i główny bohater prędzej czy później ląduje w ich krzyżowym ogniu. To czyni książki Niziurskiego tak dynamicznymi i interesującymi, bo sytuacja często zmienia się w bardzo niespodziewany sposób. Ciekawe jest również to, jak portretowani są nauczyciele. U Niziurskiego rzadko kiedy są oni idealizowani, czy choćby prezentowani jako autorytety moralne lub intelektualne. Najczęściej są po prostu, cóż, zwyczajnymi ludźmi, którzy też mają swoje dziwactwa i skazy charakteru. Często zdarza im się wystawiać niesprawiedliwe osądy sytuacji albo przeżywać załamania. Są wśród nich idealiści, tacy jak choćby Koń z osobliwych przypadków Cymeona Maksymalnego czy Alcybiades ze sposobu na Alcybiadesa, z reguły jednak nauczyciele trzymają się na drugim, trzecim planie i częściej komplikują problemy bohaterów, zamiast pomagać w ich rozwiązywaniu. To chyba dobry moment, by wspomnieć o tym, że praktycznie wszystkie książki i opowiadania Niziurskiego rozgrywają się w jednym uniwersum. Trochę jak u Stephena Kinga, czasami drugoplanowi bohaterowie jednej powieści pojawiają się jako protagoniści w innych utworach, czasami padają odniesienia do wydarzeń i miejsc z różnych tekstów. Jak choćby w samym Siódmym Wtajemniczeniu pada nazwisko Aleksandra Babińskiego, czyli Alibaby ze sposobu na Alcybiadesa. Dowiadujemy się, że po ukończeniu liceum Alibaba poszedł na studia medyczne, uzyskał doktorat i napisał co najmniej jedną książkę popularną naukową, która cieszy się dużym uznaniem wśród młodzieży szkolnej. Nigdy nie jest to coś znaczącego i nie spodziewajcie się książki, w której główni bohaterowie różnych cykli i powieści spotykają się niczym Avengers, by stawić czoła jednemu wielkiemu problemowi, ale zawsze wydawało mi się to bardzo fajnym zabiegiem, który sprawia, że fabuły Niziurskiego wydają się, nie wiem, prawdziwsze, mocniej zakotwiczone w rzeczywistości, może niekoniecznie w naszej rzeczywistości, ale na pewno w jakiejś rzeczywistości. Tak czy inaczej, wyłapywanie tych powiązań samo w sobie jest przyjemnym urozmaiceniem lektury. Siódme Wtajemniczenie to złożona i wielopoziomowa opowieść. W dodatku te poziomy są ze sobą bardzo mocno zintegrowane, co sprawia, że trudno jest wybrać odpowiedni punkt wyjścia, bo wszystko jest powiązane ze wszystkim innym w sposób, który wymaga całej masy dodatkowego kontekstu, by miało to sens. Od czegoś musimy jednak zacząć, więc zacznijmy od głównego bohatera, Gustawa Cykorza. Gustaw jest dość interesującym protagonistą. Pozornie to po prostu kolejny outsider z książki Niziurskiego, ale szybko odkrywamy, że w jego życiu dzieje się znacznie więcej specyficznych rzeczy. Widzicie, Gustaw jest synem architekta, podróżującego wraz z całą swoją rodziną po całym kraju w ramach wielkiego projektu modernizacji Polski Ludowej. To sprawia, że przez całe swoje życie 13-letni Gustaw nigdy nie miał okazji zagościć w jednym miejscu na dłużej niż kilkanaście miesięcy. To z kolei przełożyło się na jego niskie umiejętności społeczne. Po co zadawać sobie trud poznawania kogoś, zaprzyjaźniania się i dopasowania do otoczenia, skoro za niecały rok i tak trzeba będzie powtarzać cały ten proces od samego początku? Problem polega na tym, że tym razem Gustaw trafił do szkoły, w której środowisko uczniowskie rządzi się bardzo specyficznymi prawami. Jak sam w jednym momencie zauważył, w większości szkół istnieją liczne towarzyskie kręgi po kilka osób. Jednak w jego nowej szkole wszystkim trzęsą dwa wielkie gangi, zwane matuskami i blokerami. Ci pierwsi to ludność rdzenna.
dzieci z rodzin pochodzących z Gnypowic Wielkich na Górnym Śląsku, gdzie toczy się akcja powieści. Blokerzy to dzieci rodzin napływowych, które wprowadziły się na nowo wybudowane osiedla mieszkalne. Obie grupy są ze sobą mocno skonfliktowane i często dochodzi między nimi do starć. Z Gustawem jest natomiast taki problem, że technicznie rzecz biorąc jest matuskiem, ponieważ jego rodzice pochodzą z Górnego Śląska, ale z racji jego sytuacji życiowej przypadło mu mieszkanie w bloku i zapisanie do klasy blokerów. Chłopiec jest zatem tym, co Jacques Derrida nazwałby nierozstrzygalnością, elementem, którego nie da się przypisać do któregokolwiek z ustalonych przeciwieństw. To w połączeniu z charakterem chłopca i jego statusem nowego ucznia w szkole przysparza mu wielu problemów. Gustaw chce trzymać się z dala od odwiecznego konfliktu matusków i blokerów i w spokoju fantazjować o kosmicznych wyprawach z komandorem, ale o ile w innych szkołach ta strategia mogła się sprawdzić, o tyle w tym przypadku doprowadziło to tylko do izolacji chłopca i przemocy ze strony obu frakcji. Mimo wszystko są w szkole osoby, które stają w obronie Gustawa i nalegają na to, by dołączył do którejś z grup. Nawet nie konkretnie matusków albo blokerów, ale w zasadzie którejkolwiek z nich, by uniknąć dalszych upokorzeń i zacząć integrować się ze swoimi rówieśnikami. Gustaw twardo jednak odmawia, częściowo z powodu urazy żywionej do obu frakcji, częściowo ponieważ romantyzuje swoją izolację i stawianie się ponad podziałami. W końcu jednak pragnienie przynależności bierze górę i chłopiec decyduje się przystąpić do matusków. Jego decyzja nie jest tak zupełnie przemyślana i po drodze pakuje się jeszcze w kilka różnych absurdalnych sytuacji, jak to u Niziurskiego. Ostatecznie jednak Gustaw trafia przed oblicze przywódcy matusków, legendarnego Ernesta. Okazuje się, że matuskowie są znacznie lepiej zorganizowani niż to się początkowo wydawało, a ich konflikt z blokerami zakłada regularne bitwy o tak zwaną twierdzę Persil. Stary, opuszczony budynek, w którym kiedyś mieściła się fabryka proszku do prania, a który obecnie stał się spornym punktem w walce matusków z blokerami i regularnie dochodzi tam do bitew o kontrolę nad twierdzą. Mimo regularnych zwycięstw matusków w tych bitwach, blokerzy wydają się nieszczególnie przejmować całą tą sytuacją, co budzi podejrzenia Ernesta. Dlatego zdecydował on wciągnąć w tę sprawę Gustawa, przyjąć go w szeregi matusków i wykorzystać jako szpiega. Gustaw ma jednak inne plany i pali się do samodzielnego szturmu na twierdzę Persil, by w końcu zemścić się na blokerach za upokorzenia, których doznawał z ich strony w szkole. W końcu udaje mu się przekonać Ernesta, by powierzył mu tę misję. Jego upór i brak rozeznania w lokalnych układach sprawia, że sytuacja odrobinę wymyka się spod kontroli. Gustawowi pomaga wtedy matusek o pseudonimie Kulawy Lolo, jeden z chłopców, którzy już wcześniej stawali w obronie głównego bohatera i próbowali pomagać mu w poukładaniu się z resztą uczniów. Ostatecznie Gustaw zostaje przyjęty do matusków i poznaje wszystkie 5 wtajemniczeń. Właśnie, wtajemniczenia. Wedle Ernesta jest ich 5 i każdy z matusków zapoznawany jest z nimi stopniowo w ramach awansu w szeregach ich organizacji. Dla głównego bohatera uczyniony jest jednak wyjątek, ponieważ udało mu się przekupić sztab i dzięki temu Gustaw poznaje wszystkie wtajemniczenia od razu. Tajemniczenia wyjaśniają, czemu właściwie powstała tak dziwaczna, złożona i wyjątkowa organizacja młodzieżowa jak matuskowie i czemu walczy ona z blokerami o twierdzę Persil. Otóż w podziemiach twierdzy Persil ukryty jest stary poniemiecki skarb należący do mieszkającego przed laty w tych okolicach trumniarza. Tak przynajmniej twierdziła babcia Ernesta, która służyła u tego trumniarza jako gospodyni. Ernest wraz z resztą matusków chce ten skarb odzyskać, spieniężyć i pozyskaną w ten sposób fortunę przeznaczyć na sfinansowanie wielkiego wandra, czyli wspólnej grupowej wyprawy najpierw na Pojezierze Mazurskie, a potem dalej, dookoła świata. To właśnie z tego powodu istnieje cała ta konspiracja i wtajemniczenia. Przed wyruszeniem na swoją pierwszą bitwę Gustaw poznaje również 6. wtajemniczenie, o którym wcześniej coś słyszał, ale którego istnieniu zaprzeczał Ernest. I nic dziwnego, że zaprzeczał, ponieważ 6. wtajemniczenie brzmi: Ernest nie jest wodzem. Ktoś wyśledził, że Ernest otrzymuje rozkazy przez gołębia pocztowego i nikt nie wie, o co chodzi, więc członkowie sztabu matusków podejrzewają go o zdradę. Dlatego zdecydowaliby utrzymać Ernesta na stanowisku wodza, ale jedynie jako figuranta, z jednej strony udając, że to nadal on jest głównodowodzącym, z drugiej jednak w praktyce to sztab dowodzi matuskami, niezależnie od Ernesta i niejako wokół niego. Problem polega jednak na tym, że sztab też nie rządzi, ponieważ raporty od matusków działających w terenie nie mają sensu, a walka o twierdzę Persil zaczęła przypominać jakiś dziwny, cykliczny maraton, do którego pają się najmniej oczekiwani ochotnicy. Coraz bardziej zaintrygowany i podekscytowany perspektywą epickiej bitwy, zwycięstwa, odnalezienia skarbu i wyprawy dookoła świata Gustaw dociera w końcu do twierdzy Persil. Tam po serii tragikomicznych nieporozumień poznaje w końcu prawdę, tytułowe 7. wtajemniczenie,
o którym nie wie nikt ze sztabu i o którym nikt nie pisnął nawet słowa aż do samego końca powieści. Właśnie, istnienie siódmego wtajemniczenia miało być kompletnie niespodziewanym zwrotem akcji, szczególnie po tym, jak okazało się, że istnieje szóste wtajemniczenie. Miało być, bo niestety tytuł książki trochę psuje tę zabawę. I to nawet nie jest wina Niziurskiego, bo powieść pierwotnie nosiła znacznie mniej spoilerowy tytuł Twierdza Persil. Dopiero nowsi wydawcy książki zmienili go na siódme wtajemniczenie. Prawdopodobnie po to, by nie denerwować firmy produkującej proszek do prania, do której nawiązywał pierwotny tytuł książki. No ale zostawmy to. Czym u diabła jest całe to siódme wtajemniczenie? Okazuje się, że chłopcy, zarówno Matuskowie, jak i blokerzy, po pewnym czasie dostrzegli bezsens swojego konfliktu. Od lat nikt nie odnalazł żadnego skarbu i Wielki Wander cały czas pozostaje poza zasięgiem ich możliwości. Postanowili jednak wykorzystać całą tę sytuację w inny sposób. Ponieważ Matuskowie i blokerzy chodzą do różnych klas tej samej szkoły i mają tych samych nauczycieli, chłopcy zaczęli używać twierdzy Persil jako miejsca spotkań, w którym bez przeszkód można spisywać od siebie prace domowe, pomagać sobie w nauce i podpowiadać, co będzie na najbliższych klasówkach i kartkówkach. Sztaby, zarówno Matusków, jak i blokerów, którzy również posiadają podobną strukturę organizacyjną, nie mają o niczym pojęcia i nadal są święcie przekonane, że między obiema frakcjami cały czas trwa brutalna i zażarta walka. Tymczasem zwykli, szeregowi uczniowie oddolnie ogrywają ten system na swoją korzyść. Utrzymują sztaby w niewiedzy i cieszą się dobrymi ocenami oraz benefitami związanymi z przynależnością do Matusków albo blokerów. Gustaw jest absolutnie zdruzgotany tym odkryciem i musi się z tym wszystkim poukładać. Wiemy, że będzie to dla niego bardzo trudne i bolesne i nie mamy pojęcia, czy mu się to uda, bo powieść nam tego nie zdradza. Tak z grubsza wygląda fabuła siódmego wtajemniczenia. Z grubsza, bo kilka motywów i zwrotów akcji pominąłem albo zachowałem na później. Dojdziemy do tego. Jak widać, dzieje się tu naprawdę wiele. Powieść eksploruje takie motywy jak dorastanie, eskapizm, satyra na zimną wojnę oraz Związek Radziecki, czy powolne godzenie się z banalnością świata. I robi to na tyle umiejętnie, by wszystkie te motywy komplementowały i uzupełniały się wzajemnie. Mało tego, historia sama w sobie, na tym bazowym, dosłownym poziomie, jest po prostu bardzo dobra i niesamowicie zabawna. Zejdźmy jednak odrobinę głębiej, bo tam zwykle czają się najciekawsze rzeczy. Gustaw zaczyna jako odizolowany społecznie 13-latek. Ma problemy z koncentracją, trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami i niesamowicie realistyczne fantazje, których używa jako tarczy przed trudną i brutalną rzeczywistością. Jest dzieckiem. Ma dziecięce wyobrażenie rzeczywistości, dziecięcy idealizm i dziecięcą emocjonalność. W toku fabuły doświadcza powolnej destrukcji swoich wyobrażeń na temat tego, jak funkcjonuje rzeczywistość. Konflikt Matusów i blokerów okazuje się fasadowy i nie ma w nim absolutnie niczego romantycznego. Marzenia o skarbie i Wielkim Wandrze są przyjemne i inspirujące, ale nie da się żyć marzeniami, bo codzienność, z którą trzeba się uporać, dzieje się tu i teraz. Pewnego dnia zabawa się kończy i trzeba zacząć żyć. W powieści kilkukrotnie powraca postać Inocyta Ankochlika, lokalnego żula, będącego postrachem lokalnej młodzieży. W rzeczywistości jednak Inocyt jest stosunkowo nieszkodliwym i przyjaznym, choć mocno zdziwaczałym byłym górnikiem, który wskutek traumy przeżytej w kopalni nabawił się choroby alkoholowej. Gustaw szybko zaprzyjaźnia się z Inocytem i ze zdumieniem odkrywa, że obaj mają podobne sny o kosmicznych podbojach. Niziurski umyślnie rysuje między tą dwójką paralele. Inocyt jest Gustawem, który nigdy nie dorósł i nadal ucieka w fantazję, przez co jest smutnym, odizolowanym społecznie alkoholikiem, który poluje na gołębie, straszy okoliczną młodzież i którego wszyscy się boją albo nim gardzą. Żeby zapobiec staniu się drugim Inocytem, Gustaw musi przejść przez ten bolesny rytuał rozstawania się z dzieciństwem i jego złudzeniami. Dużo w tym smutku i melancholii. Uświadomienie sobie po raz pierwszy w życiu, że świat nie oferuje ci puli nieskończonych możliwości, że musisz pracować z tym, co masz i z ludźmi, którzy są wokół ciebie, nawet jeśli masz niewiele, a ludziom wokół ciebie sporo brakuje do doskonałości, potrafi być czymś druzgocącym. A Niziurski niczego tutaj nie łagodzi i dostarcza tej lekcji w brutalny, bezpardonowy sposób. Nie ma żadnego skarbu, nie będzie żadnego Wielkiego Wandra, ani żadnej mitycznej wojny Matusków z blokerami, czy epickich bitew o twierdzę Persil. Czytanie tego w wieku wczesno-nastoletnim, pierwszy raz przeczytałem tę książkę będąc mniej więcej rówieśnikiem jej głównego bohatera, było bolesnym, dojmującym i cholernie ważnym doświadczeniem. Siódme wtajemniczenie nie jest jednak aż tak zupełnie antagonistyczne w stosunku do marzeń i fantazji. Autor nie prezentuje ich jako czegoś negatywnego, ale raczej jako etap w życiu, który prędzej czy później się kończy.
Nie znaczy to jednak, że marzenia same w sobie są czymś złym. Istotne jest to, by marzyć w sensowny sposób, używając marzeń jako inspiracji do realnego, rzeczywistego działania. Dobrym przykładem jest lokalna drużyna harcerska, której działalność została zawieszona na rok przed akcją siódmego wtajemniczenia. Jej byli członkowie nadal trzymają się razem i to oni w dużej mierze posterowali sytuacją w taki sposób, by za plecami sztabów, matusków i blokerów zorganizować wspólne nauczanie w twierdzy Persil. Czemu? Bo mieli i nadal mają nadzieję na to, że kiedyś w przyszłości znowu będzie dało się rozkręcić w Gnypowicach Wielkich drużynę harcerską. I skoro już i tak na to czekają, to nie ma sensu czekać z założonymi rękoma. Motyw samoorganizacji w obliczu apatycznego czy wręcz wrogiego systemu jest w siódmym wtajemniczeniu dość wyrazisty. Przyjrzyjmy się w ogóle matuskom. To ugruntowana organizacja stworzona w celu realizacji pięknego, idealistycznego marzenia, która zawiodła w osiągnięciu tego celu i z czasem zaczęła gnić od środka. To organizacja, w której panoszy się korupcja i kolesiostwo, organizacja przeciążona biurokracją i inherentnie przemocowa w stosunku do swoich członków, których regularnie karmi wewnętrzną propagandą, w którą nikt już nie wierzy, nawet sam wielki przywódca. To organizacja, w której nikt nie jest szczęśliwy, wszyscy okłamują wszystkich, nikt nie wierzy w jej cel i nawet jej przywódca jedynie pozuje na wielkiego idealistę, a w rzeczywistości randkuje z siostrą jednego z blokerów. To jest właśnie wyjaśnienie tego szóstego wtajemniczenia. Ernest nie dostaje od nikogo żadnych rozkazów, Gołob przynosi mu listy miłosne od jego sympatii. To organizacja zakleszczona w niemożliwej do wygrania wojnie z inną, podobną organizacją, zamykając wszystkich w konflikcie, który nie służy nikomu i niczemu. Tak. Niziurski nie był tu specjalnie subtelny ze swoją krytyką Związku Radzieckiego. Szczególnie nawiązania do zimnej wojny są tak oczywiste, że chyba bardziej już być nie mogły. Masz za słabe nerwy jak na żołnierza, zauważył Zeflik. To wszystko jest takie ohydne, wyjąkałem. Tak mówisz, ale sam się śmiałeś z naszej konwencjonalnej broni, że przestarzała. No więc masz nowoczesną. Nie myślałem o takich paskudztwach. Czy musicie od razu te pchły i ten świerzb? Musimy. Blokerzy mają jeszcze gorsze rzeczy. Chciałbyś, żebyśmy byli bezbronni? Nie, bracie, musimy się zbroić. Im straszniejszą mamy broń, tym bardziej jesteśmy bezpieczni. Zastanawiam się, jak w ogóle ta książka przeszła przez sito PRL-owskich cenzorów. To znaczy, jasne, pisarze tamtego okresu często ukrywali krytykę ustroju pod płaszczykiem fantastyki naukowej i literatury dziecięcej, czyli gatunków, których domyślnie nikt nie brał na poważnie, dzięki czemu nie były poddawane aż tak skrupulatnej cenzurze. Ale i tak momentami trudno mi uwierzyć, że nikt tego nie wyłapał. Matuskowie nawet kilka razy mówią o sobie, że ich organizacja jest związkiem. Nie wiem, może fakt, że Niziurski napisał Księgę Urwisów, czyli chyba najpopularniejszą otwarcie propagandową opowieść młodzieżową w historii literatury polskiej, zapewnił mu kredyt zaufania. Tak czy inaczej, ta satyra polityczna i rola, jaką odgrywa w fabule książki, ma bardzo interesującą konkluzję. Gustaw uczy się, że linia podziału społecznego nie przebiega pionowo między matuskami i blokerami, ale poziomo. Między elitami obu tych organizacji po jednej stronie i zwyczajnymi uczniami, którzy próbują po prostu żyć własnym życiem po drugiej. Ten system władzy i kontroli matusków i blokerów jest przestarzały, nieskuteczny i pomylony, ale trwa już tak długo, że właściwie nie da się go rozmontować. Trzeba poczekać, aż runie sam i będzie można zbudować na jego gruzach coś innego, w domyśle lepszego. Ale w międzyczasie trzeba sobie radzić, najlepiej jak tylko się da, kombinując, ogrywając wadliwy system i budując alternatywne sposoby radzenia sobie z rzeczywistością. No cóż, jest w tym coś bardzo polskiego, prawda? Zawsze jest jakiś okupant, albo zaborca, albo zły rząd, który należy oszukać, ogrywać, ale nie buntować się otwarcie przeciwko niemu, bo nawet po jego obaleniu niedługo później pojawi się kolejny. I tak bez końca. Rozumiem, czemu Niziurski mógł mieć takie podejście w schyłkowych latach 60., ale nie jestem pewien, czy w roku pańskim, obecnym roku, nadal jestem w stanie kupić ten fatalistyczny pragmatyzm. Bo z jednej strony jasne, oddolna zmiana, samoorganizacja, ogrywanie systemu, wszystko to brzmi świetnie, ale naprawdę nie ma miejsca na aktywny opór i działania rewolucyjne w kontrze do zastanego porządku? Frakcja, którą możemy nazwać frakcją siódmego wtajemniczenia, czyli byli harcerze, którzy ogrywają konflikt matusków z blokerami na własną korzyść i organizują samopomoc uczniowską w twierdzy Persil, nie jest zainteresowana zmianą stanu rzeczy, bo w pewnym sensie sama na nim korzysta. Wyrwałem rękę. Nie mam zamiaru maczać palców w tym oszustwie. Po co takie słowo, Bysiu? Obruszył się. To nie jest oszustwo, tylko siódme wtajemniczenie. Sztab matusów i sztab blokerów po prostu nie są wtajemniczeni i tyle. Dlaczego im nie powiecie? Żarłoczny spojrzał na mnie osłupiały. Widać było, że taka myśl nigdy nawet nie zaświtała mu w głowie. Coś ty, cała rzecz straciłaby wtedy pieprza.
Na tym przecież to wszystko polega, że oni nie wiedzą. Tylko tak jest ciekawie. Więc wy tylko dlatego, żeby było ciekawie, zasapałem wzburzony. No nie, odchrząknął Stef. Szczerze mówiąc, trochę nam ich żal. Tyle lat były te związki, przywykliśmy do nich. Głupio jakoś byłoby im powiedzieć. I tak się przecież dowiedzą, powiedziałem ponuro. Oni już podejrzewają, że coś nie jest w porządku. Pewnie, że to w końcu się wyda, ale na razie nie ma potrzeby ich niszczyć. Nie przeszkadzają nam, trzymają się wzajemnie w szachu i mamy spokój. Poza tym, jak widziałeś, pracują dla nas, organizują nam paczki. Wystarczy, że ma się ich na oku. U Matusków Lolo się tym zajął. On tam siedzi w kwaterze głównej i paraliżuje ich ruchy. Lolo? Wykrzyknąłem. Kulawy Lolo? Tak, zaplątali się w sidła przez własne nałogi. Łakomstwo ich zgubiło i gra w karty. Nie mieli czym płacić i pożyczali różne rzeczy z magazynu służbowego. Wiesz, że Lolo jest magazynierem u Matusów. No więc oni rozkazywali Lolowi jeden przed drugim, oczywiście w tajemnicy, żeby im Lolo wydawał gumę do żucia, pestki, soki w puszkach, napoje gazowane i czekoladę. Lolo im to wszystko pożyczał z magazynu, ale brał pokwitowania. Każdy z nich zadłużał się poważnie, a teraz nie mają z czego oddać i Lolo ma ich wszystkich w garści. Boją się, żeby nie pokazał tych pokwitowań członkom i robią to, co każe. To on zakazał im kontrolowania twierdzy i wszelkich inspekcji. To on zmusił ich, żeby uchwalili przepisy o paczkach dla jeńców, o BHW, o ochotnikach. Dlatego teraz każdy, kto odczuwa potrzebę zabiegu naukowego, zgłasza się na wymarsz do twierdzy, dostaje paczkę dla jeńca i idzie spokojnie. A sztab nie może się do tego wtrącać. Tak samo jest u blokerów w kwaterze Nieradka. Nieradek i jego sztab też są sparaliżowani. Domyślam się, że po wydarzeniach marca 68 nastroje mogły nie być zbyt bojowe. Może w 1969 roku, gdy ukazało się siódme wtajemniczenie, nie dało się inaczej. Może nie da się do dzisiaj. Trudno mi jednak nie widzieć w tym jeszcze jednego ogniwa w łańcuchu hipokryzji i nieszczerości, tak samo podatnego na korupcję i gnicie jak sztaby Matusków i blokerów. Jeśli tytułowe siódme wtajemniczenie symbolizuje głębszą prawdę o świecie, to oznacza, że Niziurski ma zaskakująco cyniczną wizję rzeczywistości. Nie wydaje mi się jednak, by tak było, bo frakcja siódmego wtajemniczenia nadal wierzy w jakąś formę wielkiego wandru, w to piękne, dziedziczone przez kolejne pokolenia uczniów marzenie. Po prostu traktuje to marzenie jako inspirację do działania tu i teraz, z tym, co może zrobić. Skarb ukryty w twierdzy Persil prawie na pewno nie istnieje, a nawet gdyby istniał, grupce nawet doskonale zorganizowanych nastolatków nie udałoby się go spieniężyć, a nawet gdyby jakimś cudem do tego doszło, to na pewno nie byliby w stanie operować taką fortuną w swobodny sposób. Z drugiej strony, jeśli uda się wskrzesić lokalną drużynę harcerską, to może przynajmniej pojadą kiedyś na kolonie na pojezierze mazurskie. I to jest chyba puentą tej opowieści. Dorastanie oznacza porzucenie wiary w idealny świat i skupienie się na budowaniu świata choć trochę lepszego niż ten obecny. Osobiście wybieram takie odczytanie przesłania. Realizm magiczny to dość kłopotliwy termin w teorii literatury. Termin ten upowszechnił się w okolicach początku XX wieku i do dnia dzisiejszego nikt nie jest w stanie skonstruować prostej i czytelnej definicji realizmu magicznego. Co więcej, literaturoznawcy nadal spierają się, czy realizm magiczny zasługuje na miano gatunku literackiego, czy jest raczej pewną konwencją, estetyką, którą można nałożyć na inne gatunki. Żeby jeszcze bardziej skomplikować i tak już zagmatwaną sytuację, niektórzy pisarze i wydawcy gatunkowej fantastyki reklamują swoje książki terminem realizm magiczny, ponieważ najwyraźniej jest to jedyny sposób, by zachęcić uznających się za poważnych krytyków do sięgnięcia po fantastykę. Wszystko to sprawia, że do tego worka wrzucany jest zarówno Neil Gaiman, jak i Olga Tokarczuk. Meksykański krytyk literacki Luis Lill podsumował ten gatunek słowami: jeśli umiesz to wyjaśnić, to nie jest realizm magiczny. No dobrze, ale mimo wszystko zbudujmy jakąś definicję. A jeśli nie definicję, to przynajmniej jakąś konstelację punktów odniesienia. Realizm magiczny jest w najogólniejszych zarysach konwencją, w której rzeczywistość i fantazja występują obok siebie w sposób, którym obie te płaszczyzny kwestionują się nawzajem. Elementy nadprzyrodzone często prezentowane są w sposób, który ma jakieś racjonalne, choć jednocześnie mało prawdopodobne wytłumaczenie. Istotną rolę odgrywa folklor i lokalna historia najnowsza. Przewija się również zjawisko metafikcji, czyli rozważań o samej naturze fikcji oraz często satyra polityczna lub społeczna. Wszystko to, oczywiście w różnych proporcjach, mamy w siódmym wtajemniczeniu. Głównym, choć nie jedynym, dojdziemy do tego, źródłem realizmu magicznego są tu wyjątkowo obrazowe fantazje i sny na jawie Gustawa. Chłopiec ma niesamowicie bogatą wyobraźnię i momentami ta wyobraźnia niemal zupełnie przejmuje kontrolę nad materialną rzeczywistością.
Kilka razy Niziurski niemal otwarcie sugeruje, że te fantazje mają bezpośredni wpływ na rzeczywistość. Jak w scenie, w której Gustaw przechodzi obrzęd przyjęcia do matusków i musi przebrać się za konia. W stresie zaczyna fantazjować, że jest koniem i kopie jednego z matusków swoim kopytem. Co ciekawe, kopnięty matusek przysięga, że oberwał właśnie końskim kopytem, choć po szybkiej inspekcji okazuje się, iż Gustaw nadal ma normalną ludzką nogę. Takich sytuacji jest w siódmym wtajemniczeniu co najmniej kilka. Gustaw wyobraża sobie, że jest gdzieś indziej albo jest kimś innym, najczęściej jakimś zwierzęciem jak koń albo mysz i czasami jego wyobrażenia pozostawiają jakiś fizyczny ślad w materialnej rzeczywistości, jak to końskie kopnięcie. Nigdy nie jest to coś namacalnego, ale Niziurski wyraźnie sugeruje, że fantazje mają siłę i rzeczywisty wpływ na realny świat. Dlatego całkowite ich porzucenie w ramach dorastania jest czymś godnym żałoby. I to chyba właśnie dlatego nie uważam, by Niziurski był tak zupełnie antyrewolucyjny. Bo, jak sam zauważa, fantazja potrafi mieć jakieś przełożenie na rzeczywistość. Absolutnie uwielbiam scenę, w której Gustaw płynie łodzią na twierdzę Persil i fantazjuje o tym, że tak naprawdę płynie jedną z rzek środkowej Afryki, gdzie uciekł przed całym tym przytłaczającym konfliktem matusków i blokerów oraz ogólną szarością życia w Gnypowicach Wielkich. W tej fantazji spotyka swojego miejscowego rówieśnika, który mija go na rzece i płynie do Europy w dokładnie tym samym celu co Gustaw, by uciec przed problemami w swoim otoczeniu. Jak widać już na tym etapie, eskapizm głównego bohatera przestaje działać i nawet jego własna podświadomość sugeruje mu, że ucieczka od problemów w jakieś inne miejsce nie ma sensu, bo problemy istnieją wszędzie. Wszędzie są takie same i prędzej czy później trzeba będzie stawić im czoła. Realizm magiczny nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do fantazji Gustawa. W siódmym wtajemniczeniu pojawia się metatekstowy motyw książki, tak mocno przemawiającej do czytelnika, że odbija się to na jego fizycznym stanie. Jej okładka i strona tytułowa uległy zniszczeniu, więc nikt nie zna tytułu, dlatego jeden z bohaterów nadał jej alternatywny tytuł. Niezwykłe przygody Anatola Stukniętego na początku. Książka nigdy nie jest bezpośrednio cytowana na kartach siódmego wtajemniczenia, ale z krótkiego streszczenia niektórych fragmentów możemy wywnioskować, że jest to powieść awanturniczo-przygodowa, rozgrywająca się najprawdopodobniej na Dzikim Zachodzie. Jej fabuła jest jednak mało istotna, bo większą rolę odgrywa właśnie ten imersyjny efekt, jaki wywiera na osobach, które próbują ją czytać. Jeśli głównemu bohaterowi niezwykłych przygód Anatola Stukniętego na początku dzieje się coś konkretnego, to samo dzieje się czytającej osobie. Jeśli Anatol marznie, marznie również czytelnik, nawet jeśli ma na sobie kożuch i siedzi przy kaloryferze. Jeśli Anatol dostaje wysypki, to samo spotyka czytelnika książki, który czyta właśnie ten fragment. Jeśli Anatol zasypia, czytelnik też zapada w sen, niezależnie od tego, ile kawy wypił, ani jakie środki pobudzające wcześniej zażył. Z tego powodu nikomu nie udało się doczytać tej książki do końca, a u wielu osób, które próbowały to zrobić, pozostawiła trwałe kontuzje. Jak mogę się nie śmiać, kiedy to śmieszne? Czy powieść może być za mocna? Może Bysiu. Stef wyciągnął się na sienniku i zapatrzył sufit. Każda przecież powieść ma jakąś moc. Tylko że zwyczajna działa słabo, rozumiesz? Trochę cię rozśmieszy, trochę wzruszy, możesz się rozpłakać, nawet przestraszyć trochę, no... Jednym słowem, przejąć. Ale to nic groźnego, zaraz wracasz do normy. Tymczasem z tą książką jest inaczej. Ona cię, Bysiu, obezwładnia, opanowuje zupełnie. Zupełnie. Nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Jeśli nie chcesz się jej poddać, to musisz się z nią strasznie mocować i być silniejszym od niej. Ale nikomu się dotąd to nie udało. Nikt, Bysiu, nie miał tyle kondycji i każdy się rozkładał. Jeszcze pół biedy jak zasypiał, ale bywało znacznie gorzej. Ona wywołuje przykurczenia. Jak to przykurczenia? Zaintrygowany przysiadłem koło Stefa na sienniku. Jakie przykurczenia? Na przykład nogi, powiedział Stef. Wyciągnął z kieszeni zmiętą torbę pestek, poczęstował mnie i sam też zaczął łuskać. Nie tylko zresztą przykurczenia, ciągnął. Ale także palpitacje i swędzenia, osłupienia i odrętwienia, pocenia i zapalenia, ropienia i owrzodzenia, różne wysypki, a nawet oparzenia i odmrożenia, nie mówiąc już o zwykłych przypieczeniach i ochłodzeniach. Zależy co się czyta, w którym miejscu i na kogo popadnie. No i na co kto jest uczulony, rozumiesz? Niektórym to nawet odnawiają się choroby, ale nawet jak ktoś jest nieuczulony i zupełnie zdrowy, może się rozchorować. Czy widziałeś jakie uszy ma bezczelny pacholec? Ma czerwone. To właśnie od tej książki. Od książki? Tak, odmroził sobie przez czytanie, ledwo zaczął czytać, bo tam jest zaraz na początku, jak Anatol ucieka boso w koszuli po śniegu i odmraża sobie palce u nóg i uszy. Każdemu to grozi, Bysiu. Sam nie Radek mówił, że jak czytał, to zaczęło się z nim robić coś niedobrego. Strasznie zmarzł, dostał dreszczy, musiał włożyć sweter i nauszniki, chociaż siedział w pokoju, a mimo to dostał grypy.
Od razu powiem, że jest to absolutnie fantastyczny motyw, w którym zakochałem się w jednej chwili. To taki prosty, a jednocześnie elegancki zabieg. Dobre książki, te naprawdę dobre, potrafią wywrzeć realny, emocjonalny efekt na osobie, która je czyta. Idea, że dostatecznie dobra książka może zacząć wywierać realny, fizyczny efekt, jest tu pewna iluzja logiki, która naprawdę mocno przemawia do czytelnika i jest bardzo elegancka. Idźmy dalej, książka nosi tytuł Niezwykłe przygody Anatola Stukniętego na początku, co zdecydowanie brzmi jak tytuły niektórych książek Niziurskiego. Na przykład Niewiarygodne przygody Marka Piegusa albo Osobliwe przypadki Cymeona Maksymalnego. Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że ten motyw to dyskretny wyraz ambicji autora odnośnie Siódmego Wtajemniczenia, czy nawet ogólnie całej jego twórczości literackiej. Niziurski chce, by jego książki wywierały mocny wpływ na czytelnika i być może, że czasami literatura potrafi stanowić wyzwanie, które mimo wszystko warto podjąć. Powieść ma również dyskretny motyw postępu cywilizacyjnego, bardzo fajnie rymujący się z motywem dorastania. Ojciec Gustawa jest architektem uczestniczącym w procesie modernizacji Polski. Blokerzy używają eksperymentalnej aparatury audiofonicznej w celu wtłaczania uczniom do głów informacji na zasadzie podobnej do tej słynnej sceny z Mechanicznej Pomarańczy, choć oczywiście nie tak hardkorowej. Z drugiej strony mamy konia Emanuela, lokalne emerytowane zwierzę pociągowe, które niedługo ma trafić do rzeźni, matusków zakotwiczonych w tradycji swojej organizacji czy liczne miejskie legendy z historii najnowszej, którymi bohaterowie dosłownie przerzucają się w trakcie akcji książki. Postęp przedstawiony jest równolegle do dorastania, mniej jako coś jednoznacznie pozytywnego albo negatywnego, ale po prostu proces, który zachodzi i do którego trzeba się jakoś ustosunkować, by nie pozostać z tyłu. Najbardziej w Siódmym Wtajemniczeniu urzekło mnie to uchwycenie najdrobniejszej, a jednocześnie bardzo bolesnej ludzkiej tragedii. Gustaw nie przeżywa jakiejś straszliwej traumy, psychicznego okaleczenia czy dramatu, który nieodwracalnie zrujnuje jego psychikę. Po prostu zaczyna rozumieć, jak funkcjonuje rzeczywistość, że nie jest wspaniałą przygodą pełną epickich bitew, dramatycznych zwrotów akcji czy wielkich celów, do których należy dążyć do ostatniej kropli przelanej krwi, ale... no cóż, życiem. Niedoskonałym procesem, w którym biorą udział równie niedoskonali ludzie, zajmujący się przede wszystkim potrzebami dnia codziennego. I tak, ta lekcja zostanie z nim do końca jego życia, ale to gorzka pigułka, którą każde z nas musiało kiedyś przełknąć. Najmniejsza tragedia na świecie, co jednak wcale nie znaczy, że najmniej dotkliwa czy mało znacząca. Siódme Wtajemniczenie to niezwykła książka. Do dziś zdarza mi się spotykać ludzi, na których wywarła takie same wrażenie jak na mnie. Nie wiem, czy broni się dzisiaj, to artefakt z zupełnie innej epoki. A jednak jest w niej coś, co do dnia dzisiejszego nie daje mi spokoju. Na początku mojego wideo eseju wspomniałem o Disco Elysium. To gra, w której główny bohater o nieukształtowanej osobowości musi nauczyć się funkcjonować w jednocześnie ponurym i pełnym nadziei świecie. Nawigować między kilkoma nienawidzącymi się frakcjami, po czym płynie łódką do miejsca, gdzie dowiaduje się czegoś, co pomoże mu dojrzeć i zmienić się, być może na lepsze. Dokładnie to samo dzieje się z głównym bohaterem Siódmego Wtajemniczenia. Nadal nie jestem w stanie przejść do porządku dziennego nad tym, jak podobne są te dwa teksty kultury. Próbowałem nawet dowiedzieć się, czy Siódme Wtajemniczenie było kiedykolwiek tłumaczone na estoński, skąd pochodzą twórcy Disco Elysium. Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na to pytanie, dowiedziałem się tylko, że co najmniej jedna książka Niziurskiego, Niezwykłe przygody Marka Piegusa, była tłumaczona na ten język. Ale koniec końców nie ma to przecież większego znaczenia. Uwielbiam Siódme Wtajemniczenie, jest dla mnie ważne i ubolewam nad tym, że nadal nie jest aż tak docenione, jak chyba powinno być. Stąd ten wideoesej, jeśli będę w stanie zainteresować lekturą tej książki choćby kilka nowych osób, które wcześniej o niej nie słyszały, uznam to za sukces. Marzy mi się ekskluzywna seria wydawnicza książek Niziurskiego skierowana do starszych czytelników i koneserów, w której cały jego dorobek twórczy byłby zebrany, zredagowany i uporządkowany oraz wydany w porządnej oprawie, i z okładkami, na które dla odmiany da się patrzeć. Sporej części książek tego autora praktycznie nie da się dzisiaj zdobyć, szczególnie w wersji elektronicznej, co w roku pańskim, obecnym roku, jest, cóż, zawstydzające. Może ten wideoesej będzie drobnym krokiem w stronę takiego obrotu spraw. Ode mnie to by już było na tyle. Dziękuję, że chciało się Wam poświęcić 40 minut na wysłuchanie mojego wideoeseju o tej niesamowicie ważnej dla mnie i nie tylko dla mnie książce. Jeśli spodobał się Wam ten materiał, zachęcam do dania mi lajka, zostawienia komentarza i subskrypcji kanału.
Jeśli naprawdę się Wam podobał, możecie rozważyć wsparcie mnie poprzez subskrypcję na Patronite. Patroni, którzy wykupili subskrypcję od drugiego progu w górę, otrzymują ode mnie regularne cotygodniowe raporty na temat postępów prac nad kolejnymi materiałami, dostęp do materiałów produkcyjnych, takich jak grafiki i scenariusze, przedpremierowy dostęp do wideo esejów oraz ekskluzywny dostęp do mikro wideo esejów publikowanych tylko i wyłącznie dla patronów. Ha, namnożyło się tych bonusów. Linki do Patronite'a oraz moich kanałów społecznościowych znajdziecie w opisie. Ja już się z Wami żegnam, jeszcze raz dziękuję, obiecuję, że mój kanał nie zmieni się w kapliczkę poświęconą Edmundowi Niziurskiemu i w kolejnych odcinkach zajmiemy się już czymś zupełnie innym. Tymczasem jednak proszę, dbajcie o siebie i miejmy nadzieję, usłyszymy się następnym razem. Jesus agrees.